postąpił. Znowu przenosimy się w tę część stołu. Będzie jednak musiał Marcin wbić po tej bili brązowej bilę czerwoną. No i teraz pytanie, czarna, czy jednak inny wariant z bilą różową? 53 do 1, a więc spora przewaga, ale wciąż jeszcze sporo punktów na stole zostaje, a więc Marcin jeszcze na pewno nie może być pewny swego. Jednak bila różowa będzie wbijana przez reprezentanta Polski, który w tym roku miał okazję zmierzyć się już w międzynarodowej obsadzie, ale oczywiście to nie byli zawodnicy tej klasy co Sean Murphy czy Mark Selby, ale piąte miejsce w Mistrzostwach Europy to jest też niezły wynik Marcina Niczkę. Tu zabrakło precyzji, sytuacja nie była aż tak trudna. Marcin Niczkę kończy więc przynajmniej na razie zdobywanie punktów. 59 do 1. Sean Murphy szybko podejmuje decyzję. Zresztą dość prosty układ. Drugi punkt w tym frejmie Brytyjczyka. Wzorcowe ustawienie bili białej. Od razu możliwość zgarnięcia kolejnych 7 punktów za wbicie bili czarnej, a więc 59 do 9. Taki jest rezultat w trzecim frejmie w pojedynku Murphy-Niczkę. No i tutaj Sean Murphy cały czas zerka na tablicę wyników. Szybko analizuje, co też jeszcze trzeba tutaj zrobić, żeby dogonić rywala. 10 punktów ma w tej chwili Sean Murphy. No i zagranie teraz chyba wzdłuż bocznej krawędzi stołu, choć jeszcze analiza, jednak inna decyzja. Dobre zagranie. Miał prawo się pomylić przy tym uderzeniu, ale o szczęście sprzyjało Murphy'emu i kolejna możliwość wbicia czarnej. 25 punktów ma Brytyjczyk w tym momencie. Czerwona już w łuzie, a teraz pewnie różowa. Przynajmniej przymiarka do takiego uderzenia. Dwa punkty i wciąż liczy Sean, a Marcin Niczkę kiwa głową. Pewnie rozpamiętując ten błąd przy wbijaniu czerwonej bili, który sprawił, że musiał usiąść na fotelu i patrzeć, jak rywal odrabia straty. No i niełatwe uderzenie, ale znowu nie można niczego zarzucić Seanowi. Czerwona wpada do łuzy, teraz biała wychodzi na niebieską, a więc nie mamy już żadnej czerwonej bili, teraz trzeba będzie wbijać po kolei, zaczynając od żółtej, bile kolorowe. No nie ułatwił sobie zadania tym zagraniem Sean Murphy. I teraz Marcin Niczkę może po tym zagraniu swojego rywala podreperować bilans punktowy. Brakuje jeszcze kilku punktów Marcinowi, żeby cieszyć się z wygranej. Dobrze wbita żółta do lewej bocznej kieszeni i biała wędruje w okolice bili zielonej i brązowej.
Pełna koncentracja, to widzimy. W przypadku Marcina Niczkę delikatne zagranie i trafił Marcin. Wcale nie łatwa sytuacja to była. 64 punkty na jego koncie, 38 ma rywal. Przydałoby się teraz wbić brązową. Ale zabrakło milimetrów. Zabrakło milimetrów Marcinowi. Sean Murphy znowu szybko dokonał obliczeń. Z tą brązową nie powinien mieć problemów. A więc kolejne punkty na jego koncie. 42 ma już Brytyjczyk. No i co zrobi z niebieską? No, postanowił zagrać defensywnie, zmuszając Marcina no, tutaj do dokładnej analizy tego układu, który mamy w tej chwili na stole. Widzimy, że by zagrać niebieską, to wcale nie będzie tak łatwo. Oj, niewiele, to niestety faul, a więc kolejne punkty na koncie Shona Murphy'ego, który ma jeszcze 3 bile do wbicia, 47-64, przegrywa Sean Murphy. No i ciekawa sytuacja, jeśli wbije wszystkie znajdujące się w tej chwili na stole bile, wygra trzeciego frame'a. Niebieska już w łuzie, kontrola białej, a więc za chwilę pewnie będzie okazja do zagrania na bili różowej do którejś z bocznych kieszeni, czy konkretnie do prawej. No i Sean Murphy w komfortowej sytuacji, jeśli teraz nie popełni błędu, jeśli wbije czarną, wygra 65-64. Tak się też staje, Sean Murphy zachował zimną krew do końca. Ciekawa rywalizacja w trzecim frame'ie, niestety zakończona dla kibiców, niestety zgromadzonych w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego, zwycięstwem Seana Murphy'ego, ale no, mieliśmy tutaj kawałek determinacji snookerowej w wykonaniu Seana Murphy'ego i dobrej gry, to też trzeba podkreślić, Marcina Niczkę, który no, właściwie popełnił jeden fatalny, jak się później okazało, błąd, po którym niespodziewanie Sean Murphy oglądany mógł sobie dopisać kilka punktów i to otworzyło mu drogę do zwycięstwa w tej odsłonie meczu. Pewnie o tym teraz właśnie dyskutują. Być może Sean Murphy podpowiedział coś Marcinowi, bo często bywa tak, że ci gracze, którzy przyjeżdżają na turnieje pokazowe, nie odgrywają wyłącznie takiej roli gwiazd. Są bardzo kontaktowi, Sean Murphy również. No i to, o czym wspominali rozmówcy w tej pierwszej części naszego programu, polscy zawodnicy też mają okazję skorzystać z wizyt właśnie takich zawodników. Nawiązują się kontakty, przyjaźnie, widzimy, że tu relacja między Seanem i Marcinem jak najbardziej koleżeńska. Rywalizacja rywalizacją, ale jest też okazja do takiej analizy przed czwartą frame tego, co działo się chwilę wcześniej. Przypomnę, 65-64, a więc już nie tak pewne zwycięstwo. No, snooker widzimy, że wyzwala wiele pozytywnych emocji. Tak jak słyszeliśmy wcześniej, jest to dyscyplina, którą nie tylko warto uprawiać, warto również oglądać. Sean Murphy rozpoczyna frame'a numer 4. Oczywiście na początku będziemy mieli pewnie szachy ze strony jednego i drugiego zawodnika. Troszkę defensywnej gry, schowaniem białej za linię tych trzech kolorowych, zmuszaniem przeciwnika do jakiegoś błędu. Marcin też postanowił zagrać w taki sposób, by Sean Murphy miał jak najwięcej problemów z zagraniem akcji punktowej. No ale nie wiem, czy to uderzenie miało tak właśnie wyglądać, czy ta biała bila nie powinna się schować bardziej za bilę zieloną. Sean Murphy już chyba wie, co ma zrobić, wie, jak ma.